W 2021 roku ostatnim pierwiastkiem w układzie okresowym jest Oganesson o liczbie atomowej 118. Ale to tylko z uważanych za odkrytych pierwiastków chemicznych. Zapewne wielu z nas zastanawiało się, a jaki jest ostatni, jeszcze nieodkryty pierwiastek chemiczny w układzie okresowym? Jaka jest jego liczba atomowa? 137? 215? A może 1500? Gdzie koniec tablicy Mendelejewa? Oczywiście naukowcy nie wiedzą na pewno, jak każdy film na kanale z serii Zagadki Wszechświata, ten film w znacznej mierze składa się z gdybania i hipotez. Niektóre z nich mają duże znaczenie w środowisku naukowym, naukowcy prawie nie mają wątpliwości co do ich potwierdzenia w przyszłości, a niektóre bardziej przypominają fikcję, a nie prawdziwą naukę. Ale poza tym opowiem o praktycznej stronie tego zagadnienia, czyli o poszukiwaniu w przyrodzie i syntezie nowych pierwiastków. Ten temat dość obszerny, ale postaram się bardzo krótko przedstawić poglądy różnych naukowców na ten temat i najważniejsze rzeczy, jakie warto wiedzieć, choć wspomnę wszystkie główne hipotezy i modele. Jeśli interesują Cię tylko hipotezy dotyczące oszacowania liczby atomowej ostatniego pierwiastka, to przewiń film do tej minuty. Na początek trochę o tym, jak powstają nowe pierwiastki chemiczne. Wyjaśnienie będzie bardzo uproszczone, bo aby poprawnie wyjaśnić i nie przegapić wszystkich szczegółów, lepiej zrobić osobny film. Oto jedna z najprostszych reakcji nukleosyntezy. Deuter, itryt, izotopy wodoru łączą się ze sobą i tworzą jądro helu 4. Podczas tej reakcji uwalniany również jest jeden neutron o energii kinetycznej 14 megaelektronvoltów. Podobnych lub bardziej skomplikowanych reakcji syntezy nowych pierwiastków jest bardzo dużo. Zależą one od różnych warunków i mają różne szanse na powodzenie, przy czym większość reakcji ma bardzo małą szansę na wystąpienie syntezy. Zwykle jądra się nie łączą. Ważne jest, aby zrozumieć jeszcze jedną rzecz. W izotopach wodoru są dwa protony. Mają ładunek dodatni. Neutronów nie bierzemy pod uwagę, są neutralne. Ze szkoły wiemy, że ładunki tego samego znaku, zgodnie z prawem Coulomba, się odpychają. Powstaje pytanie, dlaczego jądra łączą się i tworzą jądro helu 4, a nie odpychają się nawzajem? Dzieje się tak, ponieważ w grę wchodzi oddziaływanie silne, które utrzymuje kwarki w neutronach i protonach i same protony i neutrony w jądrze. Ale oddziaływanie silne działa tylko na niewielkie odległości rzędu 10^-15 metrów, więc trzeba jakoś przybliżyć jądro jednego pierwiastka bardzo blisko drugiego. I tylko wtedy mogą się połączyć i utworzyć jądro innego pierwiastka chemicznego. Jak przybliżyć jądra na taką odległość? Jeśli przeszkadza temu prawo Coulomba, a dokładnie oddziaływanie elektromagnetyczne. Wymaga to energii, bardzo dużej energii. Jądra muszą poruszać się z bardzo dużymi prędkościami, aby móc pokonać odpychania coulombowskie i połączyć się. Takie prędkości osiągane są wewnątrz gwiazd, podczas eksplozji supernowych, zderzeń gwiazd neutronowych, w promieniach kosmicznych oraz w procesach z udziałem człowieka, sztucznie, ale o tym później. Oznacza to, że nowe pierwiastki powstają w procesach wysokoenergetycznych, w wysokich temperaturach. Właśnie dlatego często nazywa się reakcją termojądrową. Prawie cała materia, która nas teraz otacza, powstała kiedyś w czewiach gwiazd, a raczej atomy, które tworzą tę materię, zostały zsyntezowane w czewiach gwiazd. Ale czy te procesy mogą tworzyć pierwiastki chemiczne, które mają liczbę atomową większą niż Oganesson?
czyli niż ostatni i najcięższy znany pierwiastek chemiczny w układzie okresowym. Tak, teoretycznie mogą. Ale problem polega na tym, że takie pierwiastki są bardzo niestabilne. Ich okres połowicznego rozpadu jest rzędu ułamków sekundy, więc są bardzo trudne do wykrycia, ponieważ prawie natychmiast ulegają rozpadowi. Ale opowiem o ciekawych przykładach poszukiwania takich elementów. W 1961 roku astronom Antoni Przybylski, Polak z ciekawą biografią, odkrył, że w jednej z gwiazd oddalonych od nas o około 400 lat świetlnych jest bardzo nietypowe widmo. Przypomnę, że widmo gwiazdy, to jakie światło ona promieniuje, pozwala nam zobaczyć m.in. to, z jakich pierwiastków się składa. Tak więc ta gwiazda, a raczej jej widmo, nie jest podobna do żadnej innej znanej naukowcom. Hipotez wyjaśniających tę anomalię jest sporo. Oczywiście jest też hipoteza o wybrykach kosmitów, ale interesuje nas jedna ze stosunkowo niedawnych hipotez. Tłumaczy ona to niezwykłe widmo obecnością takich pierwiastków jak flerow, unbinil i unbihex z liczbami atomowymi 114, 120 i 126 odpowiednio. To znaczy, zgodnie z tą hipotezą, gwiazda zawiera dwa pierwiastki, których nie ma w układzie okresowym. Są czysto hipotetyczne. Gwiazda ta nazywana jest gwiazdą Przybylskiego. Czy rzeczywiście zawiera takie elementy, pokaże czas. Póki co nie wiadomo. Dalej. W ramach projektu Olimpia rosyjscy naukowcy szukali śladów superciężkich pierwiastków w meteorytach na Ziemi. Logika tutaj jest następująca. Gdy meteoroid lata sobie w kosmosie, jest nieustannie bombardowany promieniami kosmicznymi o bardzo wysokiej energii. Promienie kosmiczne to są głównie jądra wodoru, czyli pojedyncze protony, no i jądra helu oraz elektrony. Ale pozostałe 2% to inne cząstki i jądra atomowe, wśród których mogą znajdować się superciężkie jądra, które pozostawiają określone ślady. Nie będę wchodził w szczegóły, powiem krótko. Po przeanalizowaniu meteorytów znaleźli ślady trzech ultraciężkich jądr, których liczba atomowa waha się od liczby 105 do liczby 130. Późniejsza analiza pozwoliła na uściślenie oszacowania jednego z jąder na pierwiastek 119 z prawdopodobieństwem 95%. Ale rozumiecie, że trzy ślady jąder, nawet nie same jądra, nie są jakimś solidnym dowodem na istnienie pierwiastków o liczbie atomowej większej niż 118, więc nikt nie jest niczego w 100% pewien. Było kilka innych prób znalezienia pierwiastków po 118, ale jak dotąd bezskutecznie. A teraz przejdźmy do tworzenia superciężkich jąder przez człowieka, czyli do sztucznej syntezy nowych pierwiastków. Zasadniczo istnieje wiele sposobów tworzenia nowych pierwiastków, np. bomba termojądrowa, reaktory jądrowe, reakcja termojądrowa itd. Ale w takie sposoby nie da się syntezować superciężkich pierwiastków. Dla syntezy superciężkich pierwiastków trzeba użyć czegoś w rodzaju wielkiego zderzecza hadronów, zwanych akceleratorami ciężkich jonów, cyklotrony, synchrotrony itd., gdzie zamiast protonów rozpędzają ciężkie jony. Na przykład oto reakcja, w której otrzymano oganeson. Naukowcy zderzyli atomy kalifornu 249 z jonami wapnia 48. Otrzymały oganeson 294 i 3 neutrony. W sumie udało się uzyskać jedynie 3 atomy oganesona. I to po 4 miesiącach bombardowania atomów kalifornu jonami wapnia w ilości 2,5 pomnożone przez 10 do potęgi 19. Czyli tyle. Ponieważ w takich reakcjach szanse powodzenia są bardzo małe,
ale tego wystarczyło, aby potwierdzić odkrycie nowego pierwiastka, ale nie wystarczyło do zbadania jego właściwości. Ponieważ powstały organeson rozpadł się przez około 1 milisekundy. Jest to normalne dla tak ciężkich pierwiastków chemicznych. Ale z powodu prawa okresowości odkrytego przez Dmitrija Mendelejewa naukowcy zakładają, że organeson jest gazem szlachetnym. Prawo okresowości Mendelejewa. Prawo, które mówi: właściwości pierwiastków chemicznych, a także formy i właściwości tworzących się przez nie prostych substancji i związków zależą okresowo od wielkości ładunków jąder atomów. Mówiąc jaśniej i prościej, właściwości elementów z tej samej grupy są podobne. Płynnie zmieniają się od góry do dołu. Ze szkoły najbardziej mi zapamiętała się grupa gazów szlachetnych. Jak widać, znajduje się tam też organeson. Okazuje się jednak, że wielu naukowców zakłada, że po organesonie prawo okresowości przestaje działać z powodu efektów relatywistycznych i teorii budowy jądra i właściwości nowych pierwiastków mogą okazać się inne niż przewiduje to prawo okresowości. Ale generalnie prawo okresowości już kuleje na pierwiastkach transuranowych. Niektóre pierwiastki nie wykazują właściwości, które są im przypisane zgodnie z pozycjami w układzie okresowym. No dobra, nieważne. Ogólnie rzecz biorąc, było wiele prób syntezy pierwiastków cięższych niż organeson, ale bezskutecznie. Poczytałem artykuły i posłuchałem wykłady fizyka Jurija Oganesiana, na cześć którego nazwano element 118. W 2019 roku on powiedział, że ludzkość odkryje nowe pierwiastki nie wcześniej niż w 2021 roku. Jak widać, miał rację. Być może w 2021 roku zostanie odkryty nowy pierwiastek i niekoniecznie 119. Mogą najpierw syntezować 120 lub 122 pierwiastek. Zobaczymy w przyszłości. Można jeszcze wiele powiedzieć o praktycznym poszukiwaniu i syntezie nowych pierwiastków, ale przejdźmy do gdybania i hipotez o tym, gdzie kończy się układ okresowy pierwiastków. To jest ciekawsza część filmu. Zacznijmy od tak zwanej wyspy stabilności, której koncepcję możliwie wymyślił polski fizyk Władysław Świątecki. Przynajmniej był jednym z pierwszych zwolenników wyspy stabilności. W polskiej Wikipedii jest napisane, że Glenn Seaborg jest autorem tej hipotezy, ale dowodów nie przytoczono. Wiadomo, że on tę hipotezę popularyzował, ale nie był autorem. Na czym polega koncepcja wyspy stabilności? Oto lista pierwiastków chemicznych od 100 do 118 i ich przybliżony okres połowicznego rozpadu. Możecie zatrzymać film i szczegółowo rozpatrzeć. Można zauważyć, że wraz ze wzrostem liczby atomowej okres połowicznego rozpadu zmniejsza się dość szybko. Fizycy zakładają, że istnieją pierwiastki, mniej więcej gdzieś tutaj, gdzie inne izotopy tych pierwiastków, czyli te same pierwiastki, tylko z inną liczbą neutronów, mają znacznie dłuższy czas połowicznego rozpadu. Nie sekundy, ale minuty czy dni. Według niektórych założeń nawet miliony lat. Nie wiadomo jeszcze, czy takie dłużej istniejące izotopy zostaną odkryte, ale najprawdopodobniej tak się stanie. Po co ja to wszystko mówię, jeśli nie dotyczy to pierwiastków cięższych niż organeson? Naukowcy spodziewają się, że jeszcze jedna wyspa stabilności powinna znajdować się w pobliżu pierwiastka 126, ponieważ ten pierwiastek przypuszczalnie ma liczbę magiczną. Magiczna liczba jest liczbą naturalną, odpowiadającą liczbie protonów lub neutronów w jądrze atomowym, przy której każda z jego powłok staje się całkowicie wypełniona. Chodzi tutaj o powłoki jądra atomowego, a nie o powłoki elektronowe.
Jądro atomowe, zawierające magiczną liczbę protonów lub neutronów, wyróżniają się wyższymi energiami wiązania, a zatem większą stabilnością niż ich bliscy sąsiedzi w tabeli nuklidów. Tabela nuklidów to jest taka tabela. Oto kilka magicznych liczb. Tutaj są teoretyczne liczby magiczne. Jak widać, pierwiastek 126 prawdopodobnie ma magiczną liczbę. I są jeszcze podwójnie magiczne liczby, gdy jest tyle protonów i neutronów, że pierwiastek jest jeszcze bardziej stabilny przy takich liczbach protonów i neutronów. Mówiąc prostymi słowami, liczby magiczne to taka liczba protonów i neutronów, że są one umieszczane w jądrze bardziej symetrycznie. To takie bardziej kuliste jądro zgodnie z teorią, co pozwala im być bardziej stabilnymi. Generalnie dużo naukowców spodziewają się, że uda się zsyntezować pierwiastek 126, ale najprawdopodobniej będzie miał okres połowicznego rozpadu mierzony w ułamkach sekundy. W sekundach w najlepszym przypadku. Nie wiadomo na pewno. Wczesne modele w ogóle zakładały miliony i miliardy lat. Trudno powiedzieć na pewno, ponieważ być może 126 protonów w jądrze może nie być liczbą magiczną. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że gdzieś w rejonie pierwiastka 126 kończy się tablica Mendelejewa. A dalej, nawet jeśli możliwe jest zsyntezowanie niektórych pierwiastków, mogą one mieć zbyt krótki okres połowicznego rozpadu, mniejszy niż 10 do potęgi minus 14 sekund. A mianowicie w ciągu 10 do minus 14 sekund jądro może sformować połoki elektronowe, co znaczy stać się pełnoprawnym atomem. Przynajmniej tyle musi istnieć pierwiastek, aby można było go uznać za odkryty. Ale to nie wszystko. Tutaj chodziło o stabilność jądrową. Istnieje jeszcze stabilność połok elektronowych, która może kończyć się o wiele dalej niż hipotetyczna wyspa stabilności około 126 pierwiastka. I do tego istnieją niektóre inne hipotezy, więc kontynuujemy. Istnieje hipoteza, że po pierwiastku 118 w jądrze atomu nie będzie już protonów i neutronów, ale będą wolne kwarki. Materia z takich atomów nazywana jest odpowiednio kwarkową. Taka materia może okazać się bardzo stabilną, dlatego hipoteza o kwarkowej materii nazywa się kontynentem stabilności. Jak widać na tym diagramie, ta hipoteza rozszerza układ okresowy do ponad 400 pierwiastków. Jeśli ta hipoteza okaże się prawdziwą, to będzie bardzo dobrze, ponieważ przy pomocy takiej materii kwarkowej możliwe będzie bardzo wydajne i tanie wytwarzanie energii w dużych ilościach. I nie wiadomo jakie jeszcze ciekawe odkrycia. W zasadzie myślę, że w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się obalenia lub potwierdzenia tej hipotezy. Pożyjemy, zobaczymy. Istnieją legendy, że Richard Feynman, opierając się na równanie Diraka i na model atomu Bohra, obliczył, że atomy, jakie znamy, nie mogą istnieć po pierwiastku 137. Sprawa w tym, że im cięższe jądro, tym szybciej elektrony poruszają się po powłoce elektronowej najbliżej jądra. W pierwiastku 138 te elektrony, zgodnie z obliczeniami Feynmana, muszą poruszać się szybciej niż prędkość światła, co jest niemożliwe zgodnie ze szczególną teorią względności. Dlatego pierwiastek 137 powinien zamknąć układ okresowy. Kiedyś, kiedy świat wydawał się duży, a ja byłem nastolatkiem, subskrybowałem różne grupy o ciekawostkach i nauce w sieciach społecznościowych. Tam często można było spotkać wpisy o tym, że elektrony w złocie poruszają się tak szybko, że złoto ma tak niezwykły dla metali żółty kolor. Dopiero podczas przygotowania tego filmu przekonałem się, że rzeczywiście złoto ma taki kolor,
między innymi ze względu na bardzo szybko poruszające się elektrony. Powiedziałem to, ponieważ jest to rzeczywisty efekt. Coś takiego jak prędkość elektronów na powłokach elektronowych może ograniczyć istnienie atomów, jakie znamy. Ale nauka, jak wiadomo, postępuje, rozwija się i model atomu Bohra teraz nie jest już odpowiedni dla dokładnych obliczeń. Jądro atomowe nie jest punktowe, lecz ma niezerowy rozmiar. I właśnie dlatego legendarne obliczenia Feynmana nie są już aktualne. Jakie obliczenia są aktualne teraz? Chociaż istnieją modele, które zakładają koniec tablicy Mendelejewa przy pierwiastkach 146 i 155, ale także istnieje takie coś jak rozszerzony układ okresowy. Chociaż póki co nie wiadomo dokładnie, jak powinny być rozmieszczone nieodkryte pierwiastki w takiej tablicy, ale oto trzy popularne modele. Od razu zajmiemy się najbardziej rozszerzonym. Są tutaj 172 pierwiastki. Co tutaj widzimy? Pierwiastek 118 jest ostatnim elementem okresu 7. No, to jest dość oczywiste, ponieważ prawdopodobnie jest gazem szlachetnym. 119 pierwiastek musi otwierać 8 okres. W tym modelu jest nawet 9 okres. Ponadto pojawia się tu nowy blok G, który rozpocznie się w pobliżu elementu 121 i nie wiadomo dokładnie, jakie będzie miał właściwości. Ok, mamy teraz 172 hipotetyczne pierwiastki. Ale co dalej? A dalej, zgodnie z niektórymi modelami, w pierwiastku 173 najbliższe do jądra elektrony pod wpływem pola elektrycznego jądra zanurzają się w ujemne kontinuum, do tak zwanego morza Diraka, co prowadzi do spontanicznego pojawienia się par elektron-pozyton. Morze Diraka. Nie będę podawał definicji, powiem krótko. Najbliższe do jądra elektrony w pierwiastkach cięższych niż 172 powinny mieć energię ujemną, co prowadzi do emitowania antyelektronów. Takie atomy nazywają się nadkrytycznymi i gdzie mogą się kończyć i czy w ogóle istnieją, nie wiadomo. To jest tylko hipoteza, więc warto być sceptycznymi. Nie ma dowodów na pojawienie się par elektron-pozyton w ciężkich atomach. Choć Niemcy 20 lat zajmują się eksperymentalnym potwierdzeniem tego zjawiska. No, sprawdzałem, czy takie zjawisko w ogóle istnieje. A teraz przechodzimy do najbardziej fantastycznej publikacji naukowej na temat poruszony w tym filmie. Jak widać po tytule, opisuje pierwiastki do 1138 i nawet dalej. Ale w rzeczywistości ta publikacja raczej po prostu proponuje rozszerzenie układu okresowego. Myślę, że po tym, co było wymienione w tym filmie, nie powinienem wyjaśniać, jak śmiałe jest założenie, że pewnego dnia pierwiastek 1138 zostanie zsyntezowany, nie mówiąc już o pierwiastku 9000. O którym jest również wspomnienie w tej pracy. Ale w artykule jest też coś ciekawego, a mianowicie pierwiastek o liczbie atomowej 10 do potęgi 21, czyli tryliardowy pierwiastek zwany Zetium, choć autor preferuje nazywać go Godzillium. Co więcej, ten pierwiastek już istnieje, a nawet nie w jednym egzemplarzu. Czujecie, że coś tu jest nie tak, prawda? No dobra, patrzcie. Co to jest atom? Jest to jądro, taka kupka protonów i neutronów otoczonych elektronami. Co to jest gwiazda neutronowa? Jest to kupa protonów, neutronów i elektronów. Tylko protony i neutrony są utrzymywane w kupie nie przez oddziaływanie silne, ale przez grawitację. Technicznie jest to taki duży, ciężki atom. No, przynajmniej duże jądro atomowe.
z bardzo dużą liczbą protonów i neutronów. Wspominałem już w swoich filmach, że gwiazdę neutronową można postrzegać jako duży hadron. To jest coś podobnego. Traktujcie to tylko jako taką specyficzną ciekawostkę. Ja oczywiście nie dodałbym takiego pierwiastka do układu okresowego pierwiastków chemicznych. No a dalej, jeśli dodawać kolejne protony i neutrony, myślę, że wiecie, co się stanie. Tutaj już na pewno kończy się tablica Mendelejewa. Do widzenia plus powodzenia.